Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy z Kubulkiem w Niocha ponownie, po raz 14. Jest z nami na Discordzie. Siemanko. No i lecimy, robimy, co robimy? Ja myślę, żeby zrobić... Poboczne może, co? Poboczne, tak? Ja... Poboczniaki. Po kolei, zaginiona broń. Po kolei, no dobra. Które w ogóle mam level? Zobacz tam na moje, na moich informacjach towarzyszu, zobacz, który mam level w ogóle. 85. A ty masz 6. No dobra, to się tak trzymamy orbitę równo z levelem. Dobra. Już zrobiłeś wszystko? Tak. Musisz tylko potwierdzić. Już potwierdził. To co, dzisiaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, zrobimy 3 poboczne, jedną główną. Tak, dokładnie. Jak będą szybkie misje, to zrobimy jeszcze dalej i tyle. O, dobra. Witam. Witam w świecie Niocha. Wciągamy Amritę do Niocha. Tak, Suchity wciągają Amrity. Suchity. Potrzebuje 205 tysięcy Amrity, ja pierdyk. Na lewy. To później po 5 milionów trzeba, to nie ma, wiesz. To tyle za jednego moba dostaniesz. Nie wiem. Luzik. Zamyślam się, znaczy. Bo dopiero tam, dopiero w czwartym świecie jesteś. Nie wiem, ile światów jest w dwójce. Chyba 7, ale nie pamiętam. Coś około albo 7 albo 6. Jeszcze plus dodatki oczywiście. Załóżmy, że dodatki dają na przykład jeden świat. Tam mam łącznie 9 światów. Tam było, że Osaka zimą, Osaka latem, to no coś było. Uuu. A powiem ci, tak wczoraj siedziałem wieczorem, tak myślałem, abym pograł w Niocha. Muszę jeszcze jakąś jedną gierkę znaleźć, taką, żeby, wiesz, sobie pogrywać na przekładkę, ale nie wiem co. Myślałem, że to Diablo będzie, ale nie podobało mi się. Nie, powiem ci, że nie podobało mi się. Jakoś ci powiem. Że prędzej dwójeczkę można było, ale trójka to tyle razy to było. W dwójce się więcej dzieje po prostu. W trójce to nie masz tam żadnych problemów, nie masz. W trójce to tam ja tylko klikasz, a w dwójce to jednak trochę więcej zabawy jest. No jest większy ten takie poczucie samej jakby tej mety, nie? Że tam możesz na mnóstwo sposobów. Znaczy, Diablo 3 jest meta, jest bardziej szeroka, bo masz tam więcej postaci. Tak? Znaczy, masz pod jedną postać, masz 3 buildy albo 4 buildy, więc wiesz. No w sumie faktycznie, ja tak powiedziałem, nawet się nie zastanowiłem, bo ja tak aż dużo nie grałem w to Diablo. Tylko w danym sezonie jest po prostu meta, która jest wydzielona pod postać. Mhm. Na przykład tą czarodziejkę, co ci pokazywałem, tego owce demonów, to jest pod tą metę, co daje ten sezon po prostu. Tam na górze jest. Jego głowę kopnąłem jak piłkę, kurwa tam. Czekaj. A, tam jeszcze jest. Dobra, lecę tam po drugiego. A, ja mam w ogóle nowe zabawki mam. Nowe zabawki mam. Czekaj, zaraz ci pokażę. Niech będzie jakiś przeciwnik. Coś tu widzę, że jest do zebrania, bo jest wiele punktów do... Jakie nowe zabawki? Zaraz chciałem ci pokazać, ale na kimś takim mocniejszym, wiesz? A ja chyba już nie mam wykrywania kodam. Daj mi tylko sekundkę, zobaczę szybko. Tu chyba kodam nie ma, z tego co chyba widziałem. Okej. Czekaj. Enki i...
Mam, czyli nie ma kodam, ok, już wszystko ogarnięte. No nie ma tu kodam, nie ma z tego co widzę. Tam kurde, nawet nikogo nie ma na streamie, żeby nam powiedział, czy wszystko działa. A ty masz tam gdzieś telefon pod tym? Pod ręką? Zaraz odpalę, poczekaj, zabiję. Spoko, tam pewnie ktoś zaraz przyjdzie, jakiś om albo ktoś. Kurde. Myślałem, że Polkiem padnie na ciebie. Może odsypia. On, wiem, że lubi posiedzieć sobie do późna. Ja tak jak ja zresztą. O Jezus. Nie mogłem wykonać kontrol. Coś szybko zrobił. W ogóle to oglądałem jeden odcinek Arcane'a. No i? Dzisiaj. No i w sumie nie wiem. Taka stylistyka, wiesz co? Z Dishonored. Znasz tą grę? No nie. Jest taka stylistyka jak Dishonored. Telefon, to zobaczę tego dive'a. Dobra, telefon się włącza. O, zaraz ci powiem. Po tej misji ci powiem. Dobra. O nie, korpus szczur jest. Pierdzący szczur. Korpus. A tam idziemy do góry, czy? Na tą stronę nas coś prowadzi, kurczę, tylko. Tak, to chodź na razie do szczura. Bo jakby wiesz, otwarta ścieżka jest, żebyśmy nie odpalili czegoś i nam nie pozamykały się drzwi znowu wszystkie. Mhm. Kurde, jak to się nazywa, to. Fajne, nie? To jest magia, ońmio. Które to jest, musisz to powiedzieć. To jest. Dobrze, że to mnie nie rani w ogóle, bo to by było hit po prostu. No. Żebym był pewnie już martwy. Tylko potrzebuję, bo to jest dość drogie. Potrzebuję mieć dużo tej magii. I. No wiadomo, nie? Ale moją główną cechą jest właśnie magia ońmio, dlatego jakby ten kostur też z każdym punktem jest coraz silniejszy. A, bo ten. Bo ty... A, po prostu się opierasz też na magię, masz broń pod magię. Tak. Ja to mam to dodatek, więc wiesz. Ja to mam pod zręczność, mam chyba kondycję z tego co wiem. Zręczność i kondycję? Tak. Muszę w ogóle zobaczyć, jakie te techniki mam tutaj pod. Jakie przyciski mogę używać pod włócznie w ogóle i pod ten odaczy, bo w miachu jedynce mam inaczej, tu też mam jeden inaczej. Ja to w ogóle się dziwię tobie, że ty jesteś w stanie tak się przełączyć, wiesz, tutaj i jedynka i dwójka. Bo tam to zmienianie tego ekwipunku pod L2, to, czy tam R2 już nie pamiętam. O, to, pająki to są ważne. To mi się tak jebało. O, co to? Twardy. Ja nie dziwię się, że żyję, bo... A nie żyję. Jeszcze mnie ze schodów jeszcze stracił. Twardy. Jaki koleś, patrz, jeszcze mnie zabił. Zabił mnie, kumasz? Dobra. Ja nie wiem, jak on to zrobił. On mi jakiegoś graba zrobił. Graba ci zrobię. Tak myślałem, grałeś w Metro może? Znasz Metro Exodus? No Metro Exodus, no pewnie, że znam. Ale fajne nie chyba, co nie? Czy nie? Co? Chyba fajne, co? Zależy, które to metro jest. Exodus, to jest trzecie. Trzecia część. Ja tam widzę tych Metro Exodus, to trochę gier jest, więc... Są Metro Exodów, jakieś tam Metro Exodów, inne Metro Exodów, też inne. Jakieś nie, tam... no jak, jest Metro Exodus i dodatek. Nic więcej nie ma. Aha, no to może mi się mylił, ale widziałem, że... Ho, ho, ho.
Ja kiedyś nawet grałem na streamach w Metro, ale to Redux i tam była ta pierwsza i druga część, co nie? I właśnie się tak zastanawiałem nad tą trójką, bo fajna, fajnie się no, zapowiada. To jest plusie chyba jest za darmo nawet na tym premium. A ja mam płytkę, kupiłem za donate od tego, z YouTube'a. Serio. To ja będę musiał, jak sobie ulepszę na premium, to wtedy ten. A wiesz w ogóle, że Pupunga, znasz gościa, nie? Mhm. Ma taki kanał śmieszny u siebie na YouTubie i on tam robi bongle z pęglowic, coś takiego, takie bionikle, nie? Rysowane. I tam chyba się z kolegami umówił i oni tam podkładają głosy i tam, wiesz, takie głupie historyki, nie? Opowiadają. A, rozumiem, no. A widziałeś to może? Zobacz, kurwa. Nie, nie widziałem. Będzie, że dobre. Nie widziałem nawet, że ma nad kanał, więc wiesz. Będzie, że niezłe to jest. Dzisiaj tak wyszedłem właśnie z Kenzem i ten, i chodziłem i tak pojawiło mi się w proponowanych, nawet nie wiedziałem, że coś takiego się dzieje. Dobra, się zajmę tym pająkiem. Dobra. Dobra. No tak bym właśnie w coś jeszcze pograł, ale nie mogę się na nic zdecydować. O, pająk. I to. No, nie rozumiem koncepcji tego ulepszania rdzeni duszy, jak to się tego w ogóle nie ulepsza. Jeszcze nie kumam. O, ja tego w ogóle nie też nie rozumiem, bo to się w ogóle nie ulepsza. Tam się nic nie zmienia w tym rdzeniu. Się da ulepszyć jakąś tam daną magię, jakąś drugą magię, bo to wiesz, że co chwilę te rdzenie wypadają jakby. No. Możesz tym stać, patrz, to nic nie robi, tylko patrz, by ten pająk mógł się sparaliżować. No, dużo HP ma. Kurwa, jak mi dopadł. Ale uciekł! Tutaj bym go tak pięknie. Opluł mnie pajęczyną i nie mogę się ruszać praktycznie. Pierwszy raz jak zobaczyłem pająka w Nio 1, to wiedziałem, że umrę. No jeszcze nie widziałem pająków w Nio 1. To chyba było jakoś pod koniec. Tu kolejny przeciwnik jest. Ty, ale my coś tam nie zrobiliśmy. A, ale to zrobiłem. Próbujemy go sparaliżować. O, sparaliżowany. Znaczy był. Ho, dostałem lumpę. Dostałem lumpę od Ludwiczka. My jeszcze chyba po tej lokacji nie chodziliśmy. Chodziliśmy, byliśmy tu już nieraz, to była nawet główna misja. A, masz rację, tak, pamiętam teraz. Ale my tutaj wtedy razem chyba się nie graliśmy jeszcze. To sam przychodziłem. I tam w środku był boss i ten. Mhm. Na górze też coś chyba było, dziury jakieś. Czy to nie tu? Dobra. Dobra, widzę już mniej więcej. Zasadzka. Dobra, jeden nie żyje. Drugi też. O kurde, ale mnie strzelił z czegoś. Prawdziwe, ten jest mocniejszy, trzeba uważać. Spowolniłem go. Spowolnienie jest bardzo dobre.
Dobra, strzelę w niego kulkami. Spowolnienie bardzo dobrze działa na ludzi. Na wszystkich? Nie, najlepiej na ludzi właśnie. Pokaż, że w niego nozami rzuciłeś. Krypto zadał. To może jeszcze nie być koniec. Ty, patrz. Wypadł z niego rdzeń duszy. No mi nie, niestety. Ale to przecież był człowiek, czy okej? Tu skrzynki są. Tu skrzynka do zebrania. Dobra, chyba stąd musimy teraz wyjść. No. Czy nie możemy? Możemy. Możemy. Mamy jeszcze jedno miejsce do kurczę, do którego musimy pójść. Tak, to na tym po prostu od początku chyba polegało, że są jakieś dwa... Nie wiem, dwie kapliczki do oczyszczenia. Ale mówię, pod magię onio i taką hybrydę to taką zrobię. A jedynce chyba też tak samo zrobię, tylko po prostu... Będę po prostu potem typowo pod ninjutsu korzystał, tylko ninjutsu. No ninjutsu jest mordercze, powiem ci. To jest... Jak tam pamiętam... To musimy iść, o. Pamiętam, że całe bossy, wiesz, można było całe paski życia im zdoić za pomocą ninjutsu. Uważaj. Wow, widziałeś to? Się spróbuję pieskiem zająć. Chcę ci jej wziąć, a tak jak zrobię z ciebie sito. To spróbuj. Coś mi od tyłu atakuje, kurde. Wiem, że lubisz. Dobra, tak. Pieska już nie ma. W takim momencie. Ja się tym zajmę. Umarłem. Kurwa, jakaś kusa warrior. Lech się ubierz. Dobrze. Dawaj. Ja pierdykam w ostatniej chwili. W ostatniej chwili. W ostatniej chwili, kurczę. Sorry za hałasy w tle. Spoko, w nieodpowiednim momencie wszystko, nie? No, bo się trochę się zdezorientowałem się. Dobra. O, tu coś jeszcze leży. O Jezu, poczekaj. Stój. Nie ruszaj się. Drogowy są. Pistoleciarze to mnie tak wkurwiają. Dobra, już ich nie ma. Co to było? Bym to chciał wiedzieć. Jest. No i tak będę musiał... Wszystkie bronie tutaj wymaksować, tylko nie wiem kiedy to zrobię, czy kiedyś to w ogóle zrobię, bo powiem ci, trochę to zajmie, ja jeszcze nie wymaksowałem jeszcze tych dwóch broni, a sobie nie pozostałe kurczę. To jest, powiem ci, tak zrobione, że możesz wymieniać, dopiero jak przejdziesz tam albo pod koniec gry, to wtedy się ewentualnie możesz, wiesz, tam jakimś dobieraniem zajmować, jak nie wiesz, jak to zrobić, nie? Aha. Nie wiem czemu, ale mi się stale zaraz chapki rozłączyły. Dobra, wiem już dlaczego. Już idę. Nie wiem, coś mi się stało, ale... O, teraz ja. Kurde, dobra, wróciłem, jestem. Problemy techniczne, kurczę, u mnie. O!
te bomby ma mocne. Ile na tym życie zabierasz? A mi 3/4 życie zabrała. Dobra, spowolniona jest. Dużo ma życia. Uleczył się. Co to kurwa? Jeszcze żyła, ej. Ja pierdolę. U mnie kurczę, nie wiem, pilot na biurko, nagle telewizor mi się kurde wyłączył i ten. I najpierw dźwięk mi się rozłączył ze słuchawkami, nagle ten. Chodź po ścianie, kręci się kurczę, ty głupi psie, ty chodź. Już. Siedzieć na tyłku nie możesz. Tu, na podusie, już. Nie będzie między nogami, bo niewygodnie jest. Nie. Dobra, ja biegnę tam, nie walczmy z nimi nawet. Kurczę, mocno. Nie, głównie przez problem techniczny. Raz u mnie, że mnie tak trochę mnie... A, dobra. O kurde, już mnie strzelili. Kurde! Ty masz AOE, więc się zajmij. Się zajmę tą główną. Dobra, ja mnie trzech teraz atakuję. No, z tej broni to normalnie, powiem ci, zabiera masę życia. Nie, dopiero się wyleczyłem, ona mnie już znowu. Co jest, patrz, wszyscy na mnie, no. Ale masakra tu jest. Nie wiem, co tu się dzieje, bo... Kurde, te bomby ma straszne. Próbuję ją wtrącić z równowagi, bo lekki mnie takaj, mam taki kopniak, mam, co bardzo wtrąca z równowagi. Tonfy są bardzo dobre do zbijania tego. Do zbijania ki. Ale tonfy to możesz używać jak na przykład kusarigamą byś walczył. Kurde, ja tej wytrzymałem. Dobra, w końcu zdechła. Teraz z tej dostałem to. Dobra. Mamy to. No to co, lecimy dalej. Szkoda, że kurczę, straciliśmy tam chyba z 80 tysięcy było już. Ale cóż, zawsze. Dobrze przynajmniej za przejście dostajesz chociaż. Jakąś tam pulę. Ja to się bardzo czegoś tych dodatków nie mogę. To w dodatkach będzie. 3 dodatki, to kurde ci powiem. Grubo. Grubo. No, każdy dziś tak pewnie jest na 6-7 godzin. Takie krótkie są, już? Mhm, znaczy krótkie, no to tak są, no. Pewnie jeden świat pewnie. Tak, dodatek to jest jeden świat. Zobaczymy. Tak, tak. Czego się zawiesiłem? Pieśń Yokai. Rdzeń duszy zmarłego, to się tam tak nazywa. Jestem ruiną w ruinach. The Evil Within. Przegryw. Ja mam
pieśń Okaj. Taką no, teraz. Ja też. Ja już włączyłem. Fajnie, że jak przechodzisz na multi, to ci się od razu update'uje, nie? Na single. Bo przechodzić zaś nową postacią od początku to było słabe. Tak, bo po dwa razy, co nie? Raz z kimś, a ci się na przykład nie zapisze, musisz to ciągle samemu przechodzić. No a patrz, tu jesteśmy. O, właśnie, z jedynki chyba. Nie wiem, nie kojarzę, nie byłem tutaj. Ale recykling. Ale widzę, Amrita mi się zapisuje chyba ten, bo Amrita mam... nagle mi się skończyła. Pewnie mi się zapisało, pamiętam, poza grą pewnie. Tak, jak wyjdziemy, ja to pamiętam. Jak wyjdziemy do menu, to będziesz miał zapisaną z tamtego rana. Także to jest w sumie spoko, że nie tracisz. Myślę, że nawet w Elden Ringu po ten skarb nie sięgnął. Ja pierniczę, jaka ta grafa jest tutaj dobra. Ja normalnie... mam taki efekt wracania do PlayStation 4, że wracam i patrzę na tę grafikę i zawsze się jaram, jak to dobrze wygląda wszystko. To chyba wyszło w 2000, którym? 14? 15? Który to? PlayStation 4. W 14? W 14 chyba, albo jakoś tak, nie? Takiej mocy przeciwkowej. A z tej mogę jeszcze raz korzystać. Kotek? Tu chyba były ukryte drzwi gdzieś. Wow, co to? W ogóle mam taki problem z telefonem, że mi się sam włącza ten mikrofon. Tak jakby ktoś chciał podsłuchać, co mówię. Ale to coś pewnie jest na dole ekranu, wiesz, jakiś upadł mi albo coś. Już idę do ciebie. Też ale tam sam chwilę? Dobra. Skoro tak to robię. To trzy eliksiry. Ale wiesz co, powiem ci, że mało jest rodzajów zbroi, żeby sobie... spadłeś? A, bo pułapka jest. Mało jest rodzajów zbroi, żeby sobie modyfikować ten... moim zdaniem. Masz jak tutaj wrócić? Bo powiem ci, że tu jest grubo. Stara ci tu powiem. O matko boska. Tak, jest cinko. To bardzo. Nie wiem, czy tu dam radę. O, jestem, tu... już przyszedłem, o, przyszedłem. Nie dam już rady. Dobra, jesteś. Kurwa. Czekaj, sparaliżujemy ich tam. Ja, dasz ode mnie w ten podnieść? Teraz spróbuję. Dobra. Paralizujemy tu jeszcze raz. Powinni tam być już sparalizowani, kurczę, nie chcę być. Ja pierdolę. Ja mam ten problem, że mam odporność na C. Dobra, ja się wskrzeszę. Wskrzeszę się, bo nie ma szans. Bo nie mam się szaku leczyć, stary. Nie wiem co tam.
Jezu, kurwa. Dobra, nie żyję. Idę, idę. O ja pierdolę, na drugim końcu byłeś. Ja się nie wiem jak śledzić, stary, nie wiem. Nie wiem, to jest kwestia, po prostu coś się nie zrobi. Jeszcze trochę tego na farmie widzę się do... W ogóle nie mogę tej suki wyczuć. Dobra, ten... Dobra, nakładam ten najlepszy. Dobra. Coś nam dzisiaj nie idzie. Nie no, to jest trudne, kurwa, no ja w ogóle obrażeń nie zadaję. Weź pod uwagę, że to jest następna kraina, nie? Więc jest, wiesz... Skok trudności też. Jakby ten poziom na pierwszy. To było zapadnia przecież. Na górze. To na górze. No tak, bo tu jest ten zjeb, dobra. Długoszyjny. A, tu jest, dobra. Tu winda jest. Winda? O Jezu, ty się ma. A okej, okay. Tutaj te płytki się zbierały. Lusterko podręczne. To idzie do góry, to nie, na dół to jedzie. Tak naprawdę tam na dół, na dole są nasze cele. Ty w ogóle... tu chyba te płytki trzeba znaleźć. Do... W tych barkach można chodzić tutaj? Tak, tak. Albo jakąś płytkę jedną znaleźliśmy teraz. Tak, tu były trzy płytki i widzę, że to zrobili jeszcze raz. A płytki wypadają z bossów takich ala, tych w krainie okej. Nie, no tak, jakby coś po tych belkach chodzę. Tak spadłem przypadkowo. Próbuję. Skąd on strzela? Dobra. No nie wierzę, obróciło mi się. O Jezus, gdzie ja jestem teraz? Małpa. O ja jeszcze niżej. Spadłem w ogóle, ej. Przepaść. Dobra, wciosam. Kurwa. A po co ty tam poszedłeś w ogóle? Przecież tam mieliśmy na górze no, tego. Zmienili mnie. Mówię ci, że spadłem, bo dziura była w podłodze i spadłem, a potem mnie zrzucili z belki. Strzeliłby mnie rakietą. I spadnę na sandu. I małpa radzę za mną. Wypadek przy pracy. No to.
A bo na tych belkach tutaj są widoczni, można ich zestrzelić. Praktycznie z początku już mapy. Oho. Znalazłem te dwie meduzy, co tam. Mieliśmy problem z nimi walczyć. Nie no, dwa moby, walczyć z dwoma mobami naraz już jest problem. W tej grze to jest... Jeszcze glut? No jeszcze glut, mówię ci, że tutaj jeszcze glut jest. Mam znowu tylko trzy kurde eliksiry, no trzeba tutaj... Nie wiem, mocy yokai mam opóźnioną, jeszcze nawet używać jej nie mogę, dobrze. O jas. No tu jest po prostu rzeźnia, no jest to trudne, bo to jest, wiesz, nowa kraina. Mam eliksir, mam tylko trzy eliksiry. Się za dużo dzieje, za dużo mobów naraz. I mała powierzchnia. O, patrz, widzisz? Dlatego takie to było silne. Bo płytkę daje. To mamy dwie płytki. Jeżeli to się zapisuje oczywiście. Ta! Płytki się zapisują na bank. Ja pierdykam akurat teraz. Nie wiem co jest tam mocno, kurde. Albo złą mocą, dobra. A, nie zdążyłem. O, teraz. No jelo. A z niej co, płyteczki nie ma? Nie ma. Użyję, bo żeby zaraz nie leczyć się musiał. A ciekawi mnie też taki tytuł, co się nazywa Stranger Paradise. Widziałeś może? To wygląda jak Nio trójka. Teraz to jest jakaś dynastia, bo coś takiego. Takiego... Nowy Souls-like tam widziałem. Nowy Souls-like? Wyszło teraz jakiś Steel Rising i coś jeszcze wyszło, ale nie pamiętam tego drugiego. Dobra, wszystko tu na dole, kurczę, sprawdziliśmy chyba. Tam. Tam, gdzie są mgły takie na mapie, to trzeba iść. To jest na dole. Ja pierdykam. Jak to tak daleko, ej? Chore. Oho, złapie mnie. A nie, ostatnią chwilę. Mnie złapał. Jedno... On robi w ogóle graba, który dwa razy cię łapie, nie? Żeby, wiesz, cię upodlić jeszcze bardziej. Ktoś z góry ładuje. Gdzie on jest? Nie. Chodź na górę, pójdziemy. A, tu nie ma schodu. Kurde, muszę obiad dzisiejszy w siebie wcisnąć. No nie wierzę, że znowu tutaj spadłem. Tą pułapkę. No widzę, wystrzelałeś. No bo nie będę spadał na sądu, tylko spadnę na ten poziom niżej i znowu wrócę schodami. Ja idę z tą bałą, spróbuję zawalczyć. No nie mam eliksirów. Ja to nie wiem co w tej misji jest, kurczę. Jebana nożowniczka. Ja już nie mam czym się leczyć, słuchaj. Yamanba to jest, źle się nazywa. Yamanba.
Tu chyba byliśmy nawet. Tak, ten ninja śmieszny. To teraz musimy iść w stronę, bo ja tutaj już byłem, jak spadłeś za pierwszym razem na dół. Tutaj o. A, i tu jest kolejny taki ten. O, co to takie skrzydełka tam pokazałeś? To są moc od tej bossa sowy. Ja już nie wiem jak się leczyć. Dam na tego przeciwnika wystawić. O ja. Nam życie wysyłało. Dobra, stanie życia ma. Tak, ja odzyskuję życie, pan widzisz, leczy się. Pan widzisz takie kuleczki do niego? No. Co to działa? Pan powiedział ten. Z którego to jest drzewka? Ja bym też bym to chciał. O, widzisz, że te. To są kule życia. Dobra, płytka i jest. Jeszcze jest jakaś mgła, widzę tam na mapie, chyba niżej. Ale to też by wypadało tą windą z je... Kurwa, spadłem. Tą windą poczekam się przy windzie. Już idę. Tak mi się wydaje, że dobrze, to win... Dobrze, że tutaj tych yokai nie ma, bo nie chciałoby mi się tutaj szukać tych wszystkich yokai. W tej lokacji, bo ta lokacja jest jakaś taka... Mówisz chyba o Kodamach. Pan ninja tu jeszcze jest. Wszedłem do windy i ninja skoczył na mnie. W ogóle chce mi się dzisiaj na maksa grać długo. Ale niekoniecznie wiesz, w Nio, tylko w ogóle chce mi się kurde grać dzisiaj. Jakiś fajny dzień mam do grania. W końcu chłodno jest. Ty no. Pojechałeś na dół? Tak. Czemu nie powiedziałeś nic, że jedziesz na dół? Jestem na górze. Dobra, spróbuję zejść. Myślałem, że trochę mniejsza jest ta płytka. Myślałem, że płytka to jest ten mały kwadracik, a nie ten duży kwadrat. I to jest... Dobra. Siema ziomeczku, siema człowieczku. O kurwa, będą nas rzucać z góry. Człowiek na czacie jest. Dobra, zabiłem tego mojego gnoja. Paralizował mnie ten mały. Szybko drośnie. Dobra. Teraz... O nie. Ja pierniczę. No mówię, ten mały pedał mnie sparaliżował. Ale słuchaj, jeszcze gdzieś jest jedna chmurka. Chmura Joka jeszcze gdzieś jest. Za wcześnie tam poszliśmy. Moim zdaniem. Gdzie? No, tą windą. Jest jeszcze jedna. Ale to co, to jest ta na dole, tak? Myślisz? No tak. Okej. Kurwa, no taki ninja nie potrafi zza barierki przycelować z pistoletu, wiesz. Ten mój przynajmniej. Dobra. To windy. Od razu biegniemy dalej, od razu. Od razu, kurczę, przecież wszystko jest powybijane na górze. Tylko ja nie wiem, czy ona tu będzie. A to powiem ci, że oprócz Niocha, to dzisiaj taką ochotę na Wiedźminę pograć. Oj. Dobra, spoko jest. Ja myślę o Nier Automacie od jakiegoś czasu, jeszcze też trochę takie to jest, wiesz, androidy. Gdzie tak jeszcze na fazie cyberpunka, by uważaj, żeby nie spaść tutaj. Niepotrzebnie odesłałeś do góry. Weź chyba windę. To przybyłem tutaj.
Chodź tu gin do kora. O tu chyba o to. Tu właśnie spadłem chyba wcześniej. Ja pierniczę jeszcze trochę. Dobra, kolejny klucz powinien tu być. Bo chmurcia zniknęła. Możemy zwalczyć z nim? On ma 87 level. Tu są drzwi, patrz. Dawaj, walczymy z nim. O, mamy już te, wszystkie te płytki. Nie mogliśmy to otworzyć. Zużyto Iroha, coś takiego. Weź się wróć. Trzy płytki. Patrz tu, jaki jest koleś. Gdzie? Tutaj. 87 level. Wszystko fioletowe. Kubek oczoko. Nagolenniki zwiadowcy. Huk? Ja nagolenniki. O ja. Ja biorę małpę. Da, zostawiłeś mi to trudniejsze, mówisz. Dobra, małpy nie ma. To też zaraz nie będzie. Dobra. Ale to nie koniec. To nie koniec. Taniec bogów. Taniec w pierdolu. Co to? Pierdziała? Barposzczur. Dobra, zajmę się głową, bo tam głowa będzie. Ha, i strzelające, dobra. Dobra, no kurde, dobra, rozwaliłem jednego jakiegoś gluta. Leczyć się nie mogę, mój korpus tur, kurczę. Już idę ci pomóc, wezmę go na siebie trochę. Trzeba go spowolnić. Nagle się znowu na mnie striggerował znowu. Dobra. Śmierdziel. Śmierdziel jeden. Co to jest? A, ta. Da mi wystanie życie, żeby nas leczyło. O kurwa, i tu jest jeszcze ten. No bo zajmę się nią, będę. Tak? To ja się nim zajmę. Dobra, mam wystanie życia, będę to ciągle leczył. Ty kurwa, uważaj. Muszę to jakoś dobrze rozkminić. Ty to wystaniecie, to jest dobre. No to jest zajebiste, ja nawet nie mogłem tego znaleźć, nie wiem gdzie ty to wziąłeś, skąd ty to wziąłeś, nie? Też nie pamiętam. Ty to jeszcze działa, ej. Tak długo już. O Jezus. Aj! Dobra, już nie działa, mam. Ja myślę, że już nie będzie więcej tutaj ich. Idę po. Czego te kulki tutaj widzę? Trochę się zamieniliśmy teraz. Dobra, ten leży.
Dobra, spowolnię ją. Czy nie spowolnię, bo niestety... Mi już się skończyły sztuczki, już teraz zostało tylko i wyłącznie pranie ją. Czekaj, mam plan. No nie, jak? Rękę mi gardło wstawiła, przybiła mi gardło ręką. Gardziocho. Mogę ją jeszcze spróbować spowolnić. Ale dobra ta walka tutaj była. Dobra ta walka, podobała mi się. No same. Samo to ci powiem, że byłby chyba problem. Jeszcze coś jest, tak? A to już pewnie NPC tam będzie siedział. Tam będzie, jak tam będzie teraz sauna i będzie NPC siedział, to aż się po prostu zniesmaczę. Powiem ci szczerze. No. Dostarczasz dziwną woń. Panie, że słyszę, o czym gadacie. Nic nie słyszę. Właśnie ja nie wiem, dlaczego ty nic nie słyszysz. To jest dla mnie dziwne. O czym powiedziała tam? No, że czuję od ciebie dziwną woń, dzięki, że mnie uwolniłeś. I to wszystko. Może jakaś kodzenka będzie? Chyba tak. Dostaniemy może coś jakiegoś ducha? Nie. Dobra. To co dalej, od razu następną robimy? To szkoda czasu. Następną. Schemat dostałem na tańczące ostrze. Zobaczyć, co to tam później będzie. O, dostałem ten rdzeń z łup. O, to może być dobre. Co takiego masz? Ja nawet nie patrzyłem, tylko przyklikałem. Później sobie sprawdzę. ...570 ataku masz? Ciekawe, ile ja mam. Powiem ci, że jak walczyłem Kusarigamą i Tonfami, to czułem się silniejszy niż teraz jest. Walczy Kusarigamą i dwoma mieczami. Tonfami dwoma, przepraszam. Tonfami. Kusa i dwie tonfy, bo tonfy były idealne do zbijania ki. No kozacka to jest, ale ona jest też z recyklingu na maksa już, jest powtarzalna. Ona w jedynce była. Tak. W jedynce, ej, to też było flaga, było świat, kraina yokai i ten. Chciałem właśnie powiedzieć, fajna mapa, skąd się kojarzy. Sorry, ale nie wiem co ja zrobiłem. Po prostu whatever. Udajmy, że to się nie wydarzyło. No, widziałem. No, to jest... Bazuki. A, to jest łatwe, dobra. Czas na... W ogóle mało obrażeń zadaje. Ale Gozuki plus koledzy, kurwa, nie zauważyłem ich. Koledzy. Co on tak nagle w powietrzu skręca? No. Ale ma być w stanie życia. Życia, więc spokojnie może. Trzeba to odzyskać. Trzeba odzyskać tą. A się zajmę kolegami. Jakby kolega nie odskakiwał, też by było dobrze. On ma tam w stanie życia, więc powinien dać sobie radę. O Jezus, kolega z włócznią. Nie żyje. Dobra, wcieszam się. Działa mu to jeszcze wystanie życia, widzę, że działa. Tak. Tak
Tornado jest zajebiste, bo są takie wielkie teamy, że to jest hit. To jest Gozuki w pierwszej misji, jako pierwszy no. Głos. Tylko to ma widzę inne takie ma. Ale poleciał. Dobrze. Ja z nim tyle razy walczyłem, że to jest nieprawdopodobne. Bo on był jako pierwszy boss, to z nim się najdłużej męczyło się. Macie co chodzi. Jak on mnie sięgnął? Ej, widzisz to? Jest widzę. Dobra, zaraz dokończ tego, ja zaniesiemy z... No, jak zaraz mnie kurwa zabije, to będzie... Ty, muzyka z tego... Zabił mnie. Ja pierdolę, no. Ty, jak oni skręcają tymi szarżami. Właśnie wiem, dlatego... Dlatego mnie zabił on tam za trzecim razem. Dwóch uniknąłem, a trzeci mnie zabił. Głowa jeszcze jest. Ja pierdolę, i co od początku? Czekaj, muszę się ten. Tego jak zginiesz, to od początku pewnie będzie trzeba. Ja pierdolę. To jest na pewno, bo oni się tak nakładają, się jeszcze ta głowa jeszcze irytująca tu. Nawet nie mam nawet kiedy akcję nawet wykonać. Właśnie widzę. Nawet nie mam nawet... No masakra jest. To daj już się zabić, to po co tam biegasz? Będziemy ten, we dwójkę ich ciorać. Dobra, już. I weź to sam zrób. No, trzeba byłoby mieć mega duży damage. A po drugie, przy eliksirów w ogóle nie mam, kurczę, zmagazywanych i mam ciągle 4, mam tylko, a 4 to trochę malutko jest. Mhm. Od początku, kurwa. To będzie hardcore, pamięci. Ustawić te przedmioty trzeba sobie na koniec po prostu. Ta. No według jego... No nie, no co to za gówno, no. Kamieniami będzie rzucać, no. Gaki. Są przejebani. Nawet w jedynce nawet nie ma kamieni. Jeszcze ta miksturka poszła się walić. Dobra, dwóch gakich rozwalonych. Idę ci pomóc już. Kurde, zrobiłbym kontrę z przemiennej okej, ale nie wiem. Po prostu żadnych miksturek nie dają, nic kurde. Eliksirków, nic? A możesz na niego zrzucić to wyssanie życia? Mogę. Już to robię. O matko, nie muszę leżysz. Już nie. No bo mówię ci, bo ja mam tą odporność, ja mam dużą zwinność, a niską odporność i ja jestem w stanie wytrzymać 3 ciosy max. I to jak mam pełny ten, pełny życia pasek dopiero. Dobra, to tam niego by stanie widzę. Siemano om. Zajmij się tym szkieletem, ja się zajmę tym. Dobra. Hmm.
ale to jest bardzo dobre, to wysysanie życia. To jest bardzo drogie do dania. Czy się nie zabiera? Nie wiem, czy u ciebie coś tak jest. Nie mam czym się leczyć, nie mam. Dobra, jak się Mezuki pojawi, to... Dobra, ja się Mezuki zajmę. Co jakbyś tą główką się zajął, nie obraziłbym się. Kurwa, co tu się wyrabia? Dobra, główki nie ma. To jest po prostu miazga, no. Okej, chyba mu zabrałem. Dobra, ja się tu zajmuję. Ukrainy Jokaj Rok. O kurde macie. Ja już prawie go załatwiłem, dobra, mogę ci pomóc już. Trochę ja cię mu zabrałem, bo ten. On jest twardszy. Ja go w ogóle nie pamiętam. Będzie mi ciężko z nim walczyć. Pierwszej misji. No właśnie, bardzo dawno temu to było. Na niego spowolnienie. Nietrafione, kurcze. Co on tak się robi? Dobra, weź go tam. Stresuj. Bo, idzie mu chodzi. Dobra, też przemiany. Okej, nie ma też nie bardzo. Nice. Ło. Co to za bicie kunia, ja się pytam. No widzisz, właśnie bicie kunia. Dokładnie. Tak jak to powtarzam nieraz, zręczność małpy, siłę słonia daje dzienne bicie konia. Dokładnie. Ale arena z jedynki, totalnie. Ta, ona już była w różnych... I w deszczu, i w jakimś tym, właśnie jaskini, i nad morzem, i kurwa, we wszystkim była już. No dobrze, proszę pana, misja główna teraz przed nami. W godzinę zrobiliśmy 3, to nawet dobry czas. Dobra, Samuraj Krezus. Na chwilę wyjdę, to powydajmy, dajmy trochę czasu na powydawać punkty i takie tam rzeczy. Dobra, to ja idę się odlać. Idę się odlać. Ale idę ten. 278 tysięcy amrity. Wow! Dobra, to misja główna została. Teraz sobie tu powydaję na to, co mam powydawać. Ja też mam 220. To idę zaraz do tego kibla. W prawym dolnym rogu mówisz, że została umiejętność. Tak mi się wydaje, no. A ty zobacz to wyssanie życia, gdzie jest. Bo ja naprawdę tego nie znalazłem, aż ja zawsze patrzę na te skillsy, jak tam rozwijać. Jakiś pojemnik na herbatę, kurwa. Próbuję to znaleźć. Dobra, mam to. Talizman wystrzału piorunów. Noż. Coraz możemy pogadać z Omem. Co tam, Om? Bo to wiesz, jak się dzieje się walka, to tutaj takie emocje jak na grzybach. Nie wiadomo, co robić.
O, talizmany od. Czekaj, spróbuję znaleźć to wyssanie życia. O jest, wyssanie życia. To jest po prawo, zaraz drugi skill. Ale w jakim drzewku? Po prawej stronie, w ogniu. O! O! Co ty gadasz? O, uzdrawianie przeciwników. Co to? Daj zmęczonemu ludzkiemu przeciwnikowi potężny jest. Atak ten znacząco zwiększa twoją animę. Talizman wróżbiarski, ja też sobie tutaj patrzę. Mocy na... róg. Jakąś taką specjalną umiejętność mam blokowaną do Odachi. Tu jest tyle tych talizmanów, a tak to... Cztery paski obsługiwać, to jest przesran. Cztery paski to już jest hardcore. Błychające szurikany. Kurde. Ja kompletnie nie wiem w co dać, co więc mi się sobie wydaje, wezmę że w odporność. Te punkty to źle rozdajemy, bo po prostu może. Nie rozwija się wszystkiego, tylko się rozwija to, co się... Ale ja nie rozwiję wszystkiego, nie rozwijam wszystkiego. Ja bardzo właśnie się kierunkuję na błyskawice tylko. I tam trochę w ninjutsu, nie? Tylko, że to jakoś się resetować nie można, bo tak... Można, masz księgę tego. Reinkarnacji ci wszystko ci zresetuje. To jest jakiś może build w sobie właśnie może zrobił właśnie. Mam w księgę reinkarnacji, ta jest takie coś? No. I tam ci tam sobie resetujesz. Ekwipunek, to jest w ekwipunku gdzieś? Mhm. Gdzieś pewnie sobie... A jest, księga reinkarnacji. Dobra, użyję. I punkty wszystko bym chciał radzać od nowa znowu? No, tak. To ja bardziej może pójdę pod magię Onio tutaj też. Tylko jak pójdziesz pod magię Onio, to musisz sobie broń dopasować. Jak chcesz walczyć o Dachi, to musisz sobie podpasować coś innego, bo... Czekaj, bo wiesz, tutaj rozwijanie cech wiąże się z tym, że trzeba brać pod uwagę to, jaką broń używasz. Mam statystyki nawet muszę rozdać na to od nowa. Dobra, ja idę na ten, na... Czekaj, bo Dachi... Na posiedzenie. No dobra, to trochę sobie... Czekaj, nie mam tu połączonego streama, więc nie wiem, nie widzę tam co tam, czy tam piszą. Aha.
Dobra. Dobra, już rozdałem tam. Pod ninjutsu nic nie robię. Tylko pod magię onio i rozdałem tak sobie tak w miarę porówno statystyki. Czyli z ninjutsu nie będę w ogóle już korzystał. Dałem trochę talizmanów wyssania życia. No. Trochę talizmanów oczyszczenia, talizmanów błyskawicy i nie będę rzucał po prostu tych. Nie będę po prostu korzystał z magii, a nie niczego innego. Ale ten talizman wyssania życia to jest mega. Ja nawet nie poszedłem w prawą stronę w tym okienku. A to jest moja przecież główna, jakby wiesz, ścieżka. Dobra, no to główną. Ja dzisiaj na główną zrobimy, ja będę dzisiaj kończył, trzeba coś innego pograć. Spoko. Wiedźmina sobie dzisiaj pogram trochę, albo diabełka. Spoko, spoko. Ja też właśnie się zastanawiam, co by tutaj odpalić, nie wiem. Coś na PlayStation 4, bo na pewno przełączenie kabli odchodzi. Odpada. Chyba w Nier Automata może spróbuję zagrać. Zrobię jakiegoś jednego streama. Znasz tą grę? Fajna, o androidach. I walczysz jak w tym... No jak w Nio, jak... To dołączam do ciebie tam do prawetorii. A, przy okazji to może sprawdzę, może też przedmioty, może też jakieś coś lepszego wypadło. No jest lepsze, to jest Odachi? Odachi, tak. Zobaczymy, czy jakaś może jest włócznia lepsza. Wiesz co możesz spróbować zrobić, jak znajdziesz dobre Odachi, to już go nie sprzedawać, nie zamieniać. Na przykład jakby miało jedną cechę jakąś słabą, to możesz ją spróbować u kowala wylosować inną i już sobie tylko ulepszać. Ja tak mam z kosturem. Nie znam się na tym, ci powiem. To ci mówię, to tak możesz zrobić. Koniec, to już koniec. To dobre, jakie źle. To jest najlepsze. Jak sobie wciśniesz options, to ci opisuje każdą umiejętność. Wiesz, to jak prędzej czy później to musisz to czytać, bo nie rozkminisz tego systemu, a jak go nie rozkminisz, to nie zrobisz sobie fajnej postaci takiej, żeby dobrze się nią walczyło. Po prostu dojdziesz do takiej ściany, nie? Że wiesz, że nie będziesz mógł obrażeń wyciągnąć większych. I tak pewnie źle prowadzę tą postać, więc wiesz. No dlatego ci mówię, ja to wiesz, wszystko rozkminiałem, ten crafting, nie crafting tutaj, to bez tego się nie da. Jak to się da wylosować? Zmiana stylu czy ha... Nie, poczekaj. Hartuj. Hartuj. Nie wiem, czy widzisz na streamie, patrz jaką ja mam teraz pokazuję. Jakbyś na streamie zobaczył, na telefonie, to byś zobaczył, jaką mam broń. Ja ją mam praktycznie od początku gry. Znalazłem ją na początku. I tylko ją ulepszam, nie? Czyli hartowaniem da się ulepszać broń po prostu. Hartowaniem ulepszasz broń, a takim tym nakładaniem dusz, czy jak to się tam nazywa, podnosisz jej poziom. Nie? Rozbierz dopasowanie dusz. Podnieś poziom wyposażenia, no. Czyli co muszę dać? Na przykład wybierz element, wybiorę tą odaci, co mam. I drugie muszę dać tego taki sam rodzaj tego odaci? Nie. Jakąkolwiek broń, albo nawet chyba zbroję, chyba nie, ale broń, która będzie miała wyższy poziom i wtedy ci się podnosi poziom, ale zwróć tu jest napisane, w lewym poziom. Górnym rogu na karcie przedmiotu. Jest, dobra, mam. Ale zwróć uwagę na to, ile to kosztuje, bo ja na przykład mnie w ogóle nie stać na to. Ja już cały hajs wydaję, co mam na upgrade'y. A, no to sobie wszystko ulepszysz. No to ja gdzieś tyle wydałem na to, żeby mieć wszystkie przedmioty ulepszone, bo ja praktycznie mam set, ja noszę set cały czas, nie? Muszę set, tylko muszę buty sobie jeszcze dorobić. Ja to źle prowadzę, stary. Teraz. No. To ja to źle robię tutaj, ej. Ale wiesz, to nic nie straciłeś, bo te przedmioty dopiero się teraz zaczęły pojawiać. Takie w miarę, że już warto kompletować, bo wcześniej to było gówno. To naprawdę nie było się na co w ogóle tam, nad czym pochylić. Co byś nie nosił, to by było wszystko jedno. To ja muszę sobie tutaj popatrzeć, kurde. To dobrze, że w Niohu jedynce nie zacząłem grać tak ostro, bo teraz będę wiedział, jak to grać w Nioha jedynkę, bo w Niohu jedynkę. No, właśnie. Właśnie dlatego ci chciałem to powiedzieć, żeby dobra. Wiesz. Dobra.
Dobra, to trzeba jakiś secior znaleźć, taki w miarę lekki. Nie no, jak dodaję takie ciężkie bronie, to może tanka bym się zrobił bardziej. Jak na przykład chcesz wiedzieć jaki, to wiesz, to są takie trzy dzwoneczki przy tym przedmiocie. To jak jest jeden, to znaczy, że to jest lekki, jak są dwa, to jest średni, a trzy to ciężki. Dosłownie pod ikonką butów. Teraz, kurde. Ja nie mogę przeobrażonej skóry, kurwa. Takie kamyczki obok, tak? No, takie dzwoneczki, ja wiem. Noszę ciężki, noszę ciężki. Dlatego masz tak dużo tego, dlatego masz tak dużo tej odporności. Ja mam właśnie bardzo mało, bo noszę wszystko lekkie. To zmienia postać rzeczy, stary. Jak ja mam zbroję na 60 level. Rzeczy. O, no to widzisz. Aha, no i jak chcesz ulepszać, to przez dopasowanie duszy i tylko fioletowy z fioletowym. Na przykład żółty z żółtym, niebieski z niebieskim, nie? Jak można rozpoznać? A jest, zbroja ojcobójstwa, nie, jest. Samuraj z mrocznych ziem, dwie części. To na wersie to mam, ile części mam na sobie, tak? Tak, na zielono, no. A jak na przykład chcesz ulepszyć rdzeniem dusz, to zauważ, że jest o wiele tańsze chyba. Już nie zawsze. To zmienia postać rzeczy, kurczę. Nie zawsze jest tańsze. Mam hełm samuraj mrocznych ziem, to może opcję ten samuraj mrocznych ziem może będę nosił. Tylko jak losujesz, to też dobrze tylko fioletowe. To też tak niełatwo ci będzie wylosować od razu, bo... Chociaż jak nic nie robiłeś, to masz duże zapasy. To może ci się uda złożyć set cały. No nie, mam tylko dwie części set. A z talizmanami jak to wygląda? Z talizmanami? Nie da się. Talizmany tylko znajdujesz. I też patrzę pod to, co to, co bije, czym bije, tak? Czy na przykład... Ole, tu widzę, że to jest rozkminiania. Ja tak grałem bez sensu, tak szliolo, kurde, mówię. Podlepsz. No to całka, wiesz. Całka do góry to zakładam. Ja się tak zajebałem w jedynce właśnie i to wszystko rozkminiłem, żeby to, wiesz, zrozumieć, bo już tam później miałem takie... Ja miałem chyba 250 level tam wbity w jedynce. I tam już naprawdę, to już... I to pomimo tego, że to rozkminiłem i te przedmioty wszystkie miałem takie, wiesz... poulepszane i jakby znałem zasady, to i tak nie jestem na 2-3 hity. I dlatego też przestałem grać, bo już było takie kurwa trudne, że wiesz... Dla mnie przynajmniej, nie? Zmienię postać rzeczy. Mam tu jakiś inny set, mam zbroję ojcobójstwa, ale nie wiem czy to jest set, pewnie nie. Nie, set to jest tylko na zielono, to jest w ogóle set, to jest cecha. To mam zbrodnie ojcobójstwa. Czekaj, może zbroję ojcobójstwa da mi się może ten. Pyszny mosterek. O jest, dwie części mam. Tylko to jest żółte niestety. A, to chyba nie ulepszy. Rękawic nie mam z tych Genryu. Czyli po prostu zebrać set, a potem go ulepszać, tak? No, to tak najlepiej. I żeby ten set miał wszystkie, wiesz, fioletowe kolory. No i zakładasz sobie go i na początku masz, powiedzmy, jakieś tam słabe cechy. No to sobie te cechy losujesz na inne i go ulepszasz. Co w tej grze z kasą robić, ja się pytam tego. No ja cały czas jestem bez hajsu, bo ja wszystko wydaję na ulepszenie. Ja rozumiem. No. Tylko nie wiem jaki set, kurczę, no. No to zależy jakbyś chciał, jaki chciał postać, nie? Jakbyś chciał średnią postać, no to ten środkowy. Ja grałem ciężką, więc... Takim tankiem mógłby być na przykład. No tak, zresztą odaczy i włócznia pasują do tanka. Ja właśnie mam taką postać, że ona musi być zwinna i szybka i dlatego dostaję dwa strzały i mnie nie ma, nie? Tego Genryu bym zbierał, ale mam tylko dwie części, jedną fioletową, a drugą żółtą niestety. Czekaj, ja ci zaraz powiem. Wykuj. Patrzysz na zbroję, tak? No. Bo tutaj jeszcze są jakby cechy rozwijasz za pomocą chyba L2 albo R2 tego seta.
Wiesz, o co chodzi? Jak masz na przykład pierwszy lepszy zabójca yokai i naciśniesz L2, to ci się pokazują premie za ten zestaw. I możesz sobie popatrzeć, nie? Co ci odpowiada. Nie, części. No widzę, poszczególne części. No, mi brakuje jednej rzeczy, a nie mam komponentu, żeby to wytworzyć. Nie wiem, o co chodzi. A właśnie, mogę przecież wytworzyć to, mogę. Poczekaj, może mogę. Kowal. Może zbroję Genryu, może mogę całą wykonać, może mogę. No tak, tak, to jest takie właśnie głupie, nie? Ale w tym menu to można 2 godziny siedzieć, wiesz. Ja to tak chyba ostatnio siedziałem z godzinę w menu i sobie grzebałem. Wszystko przypominałem, jak to się robi. Kurczę, macie. Ja się dziwię, po co mi to, jak mówię... Jak i tak... O jest, hem Genryu. Zbroja Genryu, może rękawice... To tylko Genryu bym sobie zrobił. O, no bo to ładny set jest. Kurde, to jest... Ja mówię... Co z tą kasą mam robić w tej grze? Kurde, to jak Diablo teraz normalnie. Ja się czuję jak w Diablo teraz. Tak, tak. Idę tylko normalnie. Tak, dlatego jeszcze jest jedna kwestia, której ja nie za bardzo rozumiem, ale ona jest dopiero od drugiej części. Właśnie te rdzenie dusz, bo możesz je dostrajać. Jakie szanse, żeby przedmiot był fioletowy? Muszę wybrać pewnie... No, komponenty trzeba mieć fioletowe. Komponenty. Tak, trzeba mieć ich dużo i tam dopiero masz procentową szansę, że ci wypadnie takie jak jakiego koloru. Kurde, pasek skóry mam tylko jeden, fioletowy. Lalki mam tylko 2 niebieskie. Trująca perła. Kurde, skąd to podnosicie? Dobra, spróbujemy do części. A, po prostu poddany kolor po prostu podnieść. Muszę mieć przedmioty po prostu. Dopiero wtedy będę mógł wykonać, tak? Dobrze. Mhm. Tak, tak, tak. To zrobię na razie, nie wiem, niebieską. Aha, potrzebuję 3 niebieskich pasków skóry. Nawet nie zrobię nawet. O mój Boże, jest chore. I skąd ja mam te rzeczy zbierać? No, rozbierasz przedmioty u kowala i ci wypadają i wtedy masz szansę, że ci wypadną. O Jezus. No, ale tak, przedmioty możesz sprzedać dla expa, przedmioty możesz sprzedać za kasę albo rozebrać u kowala. Nie? Jezus, ja to muszę rozbierać, ej. No tak. Tej opcji. Jak chcesz na bieżąco sobie ten set tworzyć, no to ja robię tak, że ja, wiesz, już mi teraz brakują tylko buty i ja zaczynam już rozbierać u kowala, bo mi brakuje komponentów. Mam tam troszkę kasy na jeden przedmiot, wiesz, już tak planuję tam, nie? Dobrze, że mnie tak uświadomiłeś, bo bym grał tak bez celu, kurde, i bym taki... No. Ale wiesz, to najlepiej samemu sobie usiąść, porozkminiać to. I ten, i to ja na to poświęciłem dużo godzin, żeby to zrozumieć, powiem ci. Naprawdę. Żeby to wszystko tu rozkminić. I to zmienia postać rzeczy, no. I teraz będę mógł wykonać. Czyli z każdej części widzę inne komponenty wychodzą. Po prostu trzeba zbierać i... Mhm. Ja pierdykam, dobra, to rozbierz wszystko daje, no. To jest po prostu niesamowite po prostu. I bym tak grał, kurde, bez celu. Cholery. To teraz będę zacząć teraz zbierać, kurde. Czekaj, spróbuję, może rękawiczki będę mógł zrobić fioletowe. Ej, to tu niezła farma, ale ja gram w Diablo. Tak, farma jest straszna. No to ja ci na szybko powiem, jak ja to w jedynce miałem. Przeszedłem prawie całą grę i miałem całą stertę ekwipunku, całą stertę złota, całą stertę, wiesz, kraftowych rzeczy i w ogóle nie wiedziałem, do czego to jest, bo jakby się tym nie interesowałem, nie? Rozebrałem te rzeczy, no i kurczę, potrzebuję 3 na 7 fioletowych, tych żelaznych płytek, 1 na 12, żeby dopiero zrobić fioletowy przedmiot, tak? No, no tak, tak. Ja pierdykam. To na razie nie zrobię, dobra, nieważne. Czyli po prostu muszę podnosić po prostu fioletowe przedmioty i je rozbierać. Oj, coś czuję, że trzeba trochę stanąć w miejscu, bo... No. I po farmie. No to na spokojnie, mówię ci, sobie ogarniesz to.
najpierw przejść jedną część, a potem drugą. No i właśnie, ja jestem na etapie rozkminiania tych duchów. Tych duszy. Rdzeni duszy, bo ja tego nie rozumiem. Też. Bo przejdziemy tak grę i połowy rzeczy nie będziemy fajnych no. odkrytych, bo nagle dopiero fajna gra, jak to wszystko się odkryje. Kurczę. Jest na przykład bardzo fajny duch opiekuńczy, co się nazywa Tenjin Kujaku. I on jest mega dobry, nie? Tylko trzeba tam mieć cechy, żeby on się odblokował. U mnie na przykład siła serce mam za niskie i zręczność plus umiejętność mam za niskie. I dopiero wtedy będę mógł go użyć, nie? Nie, to widzę jak Diablo, kurczę. Dobra. Ty, to słuchaj, to gramy może, co? To jak coś, to ja ci tam będę podrzucał, jak będziesz coś chciał wiedzieć, bo to pewnie będę znał odpowiedź, to ci będę mówił. Mhm. No to w jedynce też będę musiał zacząć tak robić. No. Jak coś, to ja już mam pokój zrobiony, tak. No to po tego Genryu zrobię, bo to jest ładny set i taki ciężki. A ja właśnie jak mam to oddać, to właśnie muszę ciężkie, muszę jakieś mieć tam obronę, bo jak będę. Bo ja te ataki tymi broń mam wolne po prostu. Wolne, no. Więc muszę mieć ten pojs, muszę mieć. Ja pierdykam. To zmienia postać rzeczy po prostu. No i na przykład zostaniesz w jedynce na pewnym etapie. Taki akcesorium, które, wiesz co robi, zmniejsza o jeden konieczność posiadanego przedmiotu w secie, żeby mieć cechy. No to takie jak pierwszej królewskiej tak. wspaniałości, wiesz, Diablo 3, że Dokładnie. Zmniejsza ilość tam w setu, żeby mieć maksymalny tam... Dokładnie ten, tak. Ten, no to wiem. No, no i, samo. I robisz, po prostu robisz tak, że bierzesz dwa sety, które są... Na przykład, wiesz, mają fajne cechy na tych tam trzeci, czwarty to set. Jest tak samo. No, i masz tu buffy z dwóch setów. I tak się robi też, nie? O, co to? Jezu, jak to ładnie wygląda. Normalnie masakra. Sekiro. Słyszałem być o Sekiro. A ty teraz oglądasz cutscenkę, czy jakieś odliczanie masz? Cutscenkę. Kto to? A ona. A i on. Kikiwake no nai onna yo. Naze nigenu? Soitogete koso. Czy oni się nie powinni dusić się przypadkiem? No tyle tu ognia. Araba. Mo yoi. Ato wa suki ni sei. Yasuke. Washi no nakigara wa. Nie, no ja będę musiał tą grę jeszcze raz. Moje szczątki nie mogą wpaść. Zobaczę sobie. Jakiś typowy build i tego spróbuję stworzyć. No buildów jest mnóstwo. Muszę zobaczyć potencjał, pełny potencjał tej gry, bo po prostu no nie wybaczę sobie. Mitsuhide. Niezłe przedstawienie Mitsuhide. Dobra. Znowu jaskinie. No i też sobie przepatrzę ducha opiekuńcze, bo ja na przykład używam takiego ducha opiekuńczego, który mi zwiększa obrażenia od elektryczności o 20%. Ja nie wiem, czy piję elektrycznością, czy nie, więc no. A to mam tak pół na pół ci powiem. To mówię, trzeba, bo musiałbym jeszcze jedną postać zrobić i normalnie stworzyć taki typowy pod siebie build po prostu, no bo... Mówię, ale słuchaj, to niewiele się będzie różnić od tego, co jest właśnie w Diablo, powiem ci tak szczerze. No bo widzę, że się to niczym się nie różni. Tak, także jak wiesz, grasz w Diablo, znasz te mechaniki, to szybko rozkminisz. No talizman, ja będę korzystał tylko z talizmanów oczyszczenia, tak to nie będę korzystał z błyskawic. Mhm. Nie, no ja nie mówię, żebyś tak robił, nie? Tylko wiesz, jakby mówię, chodzi mi o to, że jest duch... Czekaj, opiekuńczy, który ci zbuffuje jeszcze skillsy. Także to też warto sobie popatrzeć na te duchy. Ale gówniane mam amulety same. Nie chciałbym takim kosturem oberwać w kurwa... Pysk.
Chyba nikt by nie chciał. Kurde, to musimy od początku zagrać i normalnie od początku wszystko tak przeglądaj, bo teraz tego cholery stary. No nie ma nic takiego, co zwiększa obrażenia od oczyszczenia, czy nie jest? O jest, nasycenie czystością. Czy jest silny atak? Wykrywanie Amrit, zwiększanie ataku, wchłanianie Amrit, a pierdyka. No nie, no ja będę musiał tą grę jeszcze raz zagrać. No. Albo dobra, na... dawaj, chodź, lecimy. Nie, no będę musiał nową postać zrobić, żeby sobie po prostu taki typowo pod siebie bil, bo ja grałem tak na ślepo po prostu, stary. To jest najlepsze. Honoi. Dobra, to zbieram set Genryu. I to jest ciężki, tak, secior? Tak, ciężki. I muszę dawać dużo w kondycję, zgaduję od razu. Wiesz co? Zobacz, ja nie wiem. Zobacz w opisach tych cech. Jak wciśniesz options, to ci opisy się pojawiają. To też skorzystałem z tego bardzo dużo. I co? Tu trzeba... Aha, zeskoczyć tu trzeba, dobra. Kurwa. Aj, ten set jest pod ninjutsu, bo widzę nieskończone ninjutsu. Tak? Ciężki set pod ninjutsu? Może akurat taki item, bo to zbroi takiej złoty. Dobra, próbuję. Nie, no to będę musiał po prostu... jakiegoś builda chcę zrobić. Mnie też ciekawi walka tym... tą glewią, powiem ci. To jest też fajna broń. Ale nie potrafię jej obsłużyć tak fajnie. Maska białego lisa. Oni czuje się jak na Diablo, tylko Souls-like. No, po prostu no. Robili takie tak. Dobre połączenie, które ja uwielbiam. Souls-like plus jeszcze Diablo, no to jest grindowanie z Diablo. To jest najlepsze połączenie, jakie gra ma. Kurde. Mi się Diablo mnie bardziej wciąga. Ja ciągle wydawałem, żeby w umiejętności dawać, a co nagle się okazuje, że no. Mogę też to rozbierać mogę. No tak, tak. No bo nie cały, tuchet normalnie, no nic nie wiem. Tam trzeba później sobie właśnie zastanawiać się, ale to już takie poziomy tam powyżej 150 jakbyś chciał, czy nie? Skąd właśnie brać ten hajs i to wszystko, bo to wszystko jest tak później drogie, że naprawdę... Trzeba farmić pieniądze, nie? Żeby robić. Po prostu trzeba grać. Ale też na przykład, wiesz, są amulety, które ci zwiększają wypadanie przedmiotów, wypadanie złota, amrity. Ja czy to widzę, że trzeba build robić taki typowo. Tyle. Nie, ja bym musiał sobie zrobić jeszcze pewnie jedną postać, taką drugą. I sobie samemu. Ta. Ale wiesz co, to powiem ci, że chyba nie musisz robić postaci, bo jak możesz sobie księgą reinkarnacji nieskończoną ilość zmieniać... Ale skilli nie mogę zmienić. Na skille to nie działa niestety. No bo skille musisz rozwijać, jak na przykład chciałbyś zmienić broń, to musisz tą bronią wbić odpowiednią ilość punktów. To muszę jeżeli, korzystać. Jeżeli o to ci chodzi, tak, to trzeba korzystać po prostu z broń. Ale chodzi mi bardziej o to, żeby reset skilli pod tej broni właśnie, pod, wiesz, żebym jeszcze raz mógł te skille po prostu rozdać sobie. Tego szkoda, że nie ma. Okej, okay, a może no, jest, tylko ja nie wiem. Skrót tu jest. Jak widzisz jakiegoś kodamy, to mów. Nie ma nic. Muszę sobie zobaczyć w necie,
jak grać po prostu tego niocha i tyle. Jak to rozwijać to wszystko. Tak, nawet ja oglądałem po angielsku, ale pamiętam, że raz trafiłem na jakiegoś gościa z Polski i tłumaczył, jak to działa i dobrze wytłumaczył, bo ja też to oglądałem. Tylko, że już wiedziałem jakby, byłem ciekaw po prostu, co powiem. Niebieski ogień, to jest ciekawe. Od tego ognia też oczy bolą. Coś jest za kolorową przynajmniej. Kurde, mam tutaj trochę problem. Mógłbyś przyjść do mnie? Już, poczekaj, zabiję. Dobra. Gdzie tam jesteś? O kurde, ja się wrócić już nie mogę, sorry. Przeszedłem tam na tą drugą stronę już. Wow. W ogóle tu gdzieś Kodamę widzę na mapie. Chyba tam, gdzie ty jesteś, blisko ciebie gdzieś. No dobra, to ja idę do ciebie, tylko trzeba pamiętać, że tutaj jest jeszcze może coś do otworzenia tutaj. W tą grę będę musiał sobie jeszcze raz będę musiał sobie zagrać. Jak te rdzenie duszy działają, to wszystko na... No, rdzenie duszy też nie wiem. Mechanikę gry to żeby wiesz, ale żeby z fabuły sobie po prostu nie psuć. Fabułę, że nie musiał sobie wiesz. Ja nawet nie wiem o co chodzi w tej grze. Nie wiem o co chodzi kompletnie. O, te duchy też trzeba bić pewnie. Wiesz o co chodzi w tej grze? Bo ja nie wiem. Też nie wiem, do tego mówię, trzeba jeszcze raz zagrać mi się wydaje, bo to jest... Żeby sobie fabułę przypomnieć i w ogóle... Zagrać to jak będę na przykład kończę pozostałymi grami, bo ja teraz gram w 5 gier na raz. No to ta. To jest chujoro. Ktoś w necie powie jaki bit robić, ale taki bit będę robił, przy okazji sobie fabułę powiem. Oj, ty. Chcę powoli w to grał po prostu. A, jak ja go zabiłem, to chyba zgasło niebieskie płomienie. Bo dzięki nim ma się fioletowe przedmioty też się ma. Tak, tak, tak. I o kurwa, skończyłem w ogień. Ja tak właśnie bardzo dużo ich zabijałem w jedynce. I miałem super itemy. Nie użą zginie w ogniu, no. Jaką zbroję? Na piersik niezłomności, ale dobra. Chciwość była większa od bólu. Tu jest Kodama, słuchaj. W tym budynku jest Kodama, albo na dachu. To tu trzeba się wrócić. To ja bym zabijał po prostu ciągle te duchy, no teraz to te zabijanie tych duchów to ma sens. Ma sens, no. Dlatego ja ci mówiłem chyba wczoraj, nie, że czy możemy je zabijać, bo z nich przedmioty wypadają, bo wiesz, ja siedziałem i tam sobie ulepszałem i doszedłem do momentu, że mi się skończyły zasoby, już nie miałem po prostu jak. Trzeba duchy bić. O, tu jest kolejny taki fioletowy, fajny. Ej, widzę Kodamę, dobra, znalazłem ją. Tu jest. Teraz? Tu, po tej stronie gdzieś? Tak, tylko trzeba się wrócić tu. Tak jak przed chwilą byliśmy. Ale nie wiem czy na ogniu czasami je... O, jest, dobra. Znalazłem. Funkcje, żeby se... Niech ktoś mi poda taki bit, a ja po prostu będę go robił, a grę sobie będę poznawał. Ja tak będę jak sobie rozwijać punkty i wszystko. Tak to wiesz, tak na ślepo to ci powiem. Ja robię taki build a la mnicha, tylko niepotrzebnie tam shurikeny wrąbałem. No ale jakby shurikeny się rozwijają niezależnie, więc nic straconego. Po prostu sobie z nich czasem korzystam. Chcesz zobaczyć tą Kodamę? Tutaj masz. Chodź, to cię zaprowadzę, bo ja już wziąłem. A, bo ty walczysz, dobra, idę. No bo ci powiem teraz, jak ktoś mnie tak pokazał to wszystko, to mówię, no nie, no muszę.
też mi się chciało, żeby nową postać robić. Ale no już trochę szkoda. Łuk przebijacz. No też łuk przebijacz. Z kolei, to są dwa takie fioletowe, też fajne. No i za nich też chwałę dostajesz, wiesz. To jest do domku herbacianego, to właśnie ten domek herbacian trzeba obczaić, kurde. No to są jakieś chyba pasywne bonusy, ten domek. Tak mi się wydaje. Jak tam patrzyłem. A dwa fioletowe zaczynał. Trzy. Na pierśnik. To gdzie tylko dama jest. Patrz tutaj, poziom 90. Ale wziął itemy. Płoń. No wiesz, bo ja tak nawet czuję nawet sam, że po prostu wydaję te punkty pełno takich bezużytecznych itemów po prostu. Nic nie wyrzucił. Dostałem dwie części cesarskiego mnicha. Czyli zaczęli łapnie. Ja mam jakieś. Ja mam strój Sohaja i brakuje mi tylko butów. Jak zdobędę buty, to będę miał wysysanie życia przy jakichś atakach. No i właśnie nie, jednej rzeczy mi brakuje. Jakiejś skóry w ogóle, kurwa, wiesz? Normalnie jakby nie grał Diablo, to taki grind bym zrobił, że to jest hit. Ale gram w Diablo też i też, no i wiesz. Z jakiego ty to ducha opiekuńczego masz, to patrzenie Kodamy? To jest, to akurat duch opiekuńczy ma jeszcze te dostrojenia dusz. I jeden z duchów dostrojonych do ducha opiekuńczego ma taką cechę, wykrywanie Kodam. Jeszcze by się przydało wykrywanie przeciwników, bo to miałem. Bardzo to dobrze działa, nie? Ale... ten właśnie duch opiekuńczy, ten Tenjin Kujaku, ma wykrywanie Kodam, wykrywanie przeciwników, wykrywanie skarbów, wszystkie rzeczy. To jest taki paw, dwugłowy albo jednogłowy. I to jest najlepszy duch i jego bym ci polecał wziąć sobie, jak ten będziesz chciał. Bo to ja go używałem w jedynce i on jeszcze ma także w zależności od... to jest taki paw, nie? Tenjin Kujaku. Tenjin Kujaku się nazywa. Nie widzę coś takiego tutaj. Czekaj. To patrz. Na streama. Tengen Kujaku. Poczekaj, dobra. To odpalę na chwilę na telefonie. Tengen Kujaku. To jest to. Ty, mój telefon ma 5%, muszę go podłączyć. A, ten. Czekaj, dobra. To jest ten, taki pomarańczowy. Kurczę, nie widzę go nawet. Nie no, ja go nie mam. Nie wiem czemu. A, bo ja go tu zdobyłem wczoraj, jak robiłem misję poboczną w trzeciej krainie. Nie, ja będę musiał po prostu obejrzeć ten filmik na YouTubie i po prostu na spokojnie sobie obczaić. No najlepiej. Tu jest jakiś szczyk fioletowy taki. Faniutki. Nie, ja ten, co tam? Mocnego grinda będę po prostu musiał zawalić. Stanąć w miejscu, po prostu pogrindować po prostu, co tak widzę. Podobno Nioh na PS5 działa w 120 FPS-ach. O, tu ma wszystkie fioletowe. Czaisz to? Grałeś kiedyś coś w 120 FPS-ach? Nie. Stary, ja grałem w ten, w ostatnio, w... jakiegoś takiego roguelike'a, bo nic lepszego mi nie działało w FPS-ach. To jest taka zmiana, że po prostu... kurwa. Masz wyssanie życia? Nie,
Nie no, szkoda, żeby na niego to marnować. Ale ja nie mam już w ogóle leczenia, a zaraz umrę. Dobra, no to na tego szkieleta masz. Zajmę się tym. No to muszę zobaczyć na YouTube, może jest build pod ten. To sobie zobaczę, może jak te punkty na to rozdawać. Dobra, mam pół życia, tylko to i tak niedobrze wygląda, bo kurwa... Nie wiem, ile masz eliksirów? Zero. Zero? Jeden. Tak jak ja. Kurwa. Musimy jakoś tak ostrożniej grać teraz. A to widzę, że w tej grze to tylko jedyny sposób, to tylko naprawdę, rozłokowanie u kowala, bo zabijając i farmiąc to i tak zdobywasz doświadczenie, więc nie trzeba tak naprawdę też. Tak. 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 No ale wtedy ci to szybciej o wiele idzie też. Czekaj, może mam nie ma co ukrywać, nie? Setu, poczekaj. Ja bym w ogóle wziął sobie do pomocy jeszcze kogoś, kurwa, bo to jest przejebane teraz. Nie mamy w ogóle czym się leczyć. Tam jest jakiś ten. Musimy to zrobić mądrze, bo zaraz będziemy od nowa zaczynać. Jak wyłączyć teraz ten? A, dobra. To te części. Premia za zestaw. A, dobra. L2. L2. R2. Zmora yokai. Matko, tych setów tu jest, kurde. To jest taki średni, może mam coś z tego. Nie. Przychylność bogów. A spodnie mam przychylności bogów. Może to może się uda. Nie wiem co ty tam robisz, ale ja tu walczę. No bo na razie zakładam cokolwiek. Po prostu mieć. A potem będę to jakoś łączył. Ojoj. A ja poszedłem w ogóle pewnie złą stronę i zaraz zginę. Pięknie. O ja pierniczę. Dam na niego wystanie życia, żeby nas leczył. No. Nie mam nic. Czy mnie wpierdzielił ten ogień, no. Te kulki to są tu gorsze niż w jedynce, więc są łatwiejsze, łatwiej wyprowadzić z równowagi. O! Kolisty mnich. Tu jest kodamka w środku. A właśnie po tamtą kodamkę, bo nie odebrałem jej w końcu. To czekaj, bo ta jest tu już dosłownie przy tym. Aha, no nie wejdziemy chyba. Nie, to najlepiej dać na pierwszego to nie tutaj. Ducha opiekuńczego, co się używa normalnie, a drugiego z tym wykrywaniem kodam. Już tak, tylko to nie tak do końca działa, bo tam jakaś wybrana jedna cecha chyba tylko się kumuluje. A reszta jest wygaszona, więc musiałbyś go używać i po prostu sobie go przełączać, nie wiem, na tryb walki. Wiesz co chodzi? No da się to zrobić, nie? Ja bym się do tego przyzwyczaił w sumie. Dobrze idziemy? No tak. Nie wiem. O kurwa. Co? Jak mnie przytyrał. Teraz mam 4 afiksy aż na raz odpalone, a wcześniej takiego czegoś nie miałem. Wszyscy? Dobrze. Myślałem, że będzie gorzej. Co, wchodzimy? Tam jeszcze coś jest jakby co wcześniej. Tutaj. Aha, bo w ogóle nie wiem czy ty wiesz, ale to, jak podnosisz, to ci Amritę dodaje. Tak, wiem, to wiem już.
Ja no to te gry to ja będę musiał zagrać, jak będę miał czas, będę miał pozostałe gry ograne, bo to widzę, że tutaj to gruby grind wchodzi w grę i po prostu godziny. Żebyś grę. Wiedział, no ja w to grałem tyle co w Wiedźmina, jeżeli chodzi o jedynkę przynajmniej. To śmiało mogę powiedzieć, że grałem tyle samo co ten. Ja będę po prostu jakiś poradnik, jak to jakiś bit po prostu chcę wybrać. I po prostu grać samemu i pod ten build po prostu iść i pod ten Słuchaj, masz wyssanie życia jeszcze? Mam jeszcze jedną sztukę. To jakby coś to, bo ja nie mam w ogóle eliksirów. Nie wiem, czy to będzie nasz przeciwnik, myślisz? Ostateczny? Krót jest. Dobra, daję wyssanie życia. No właśnie, no to jego obroty. Smash mod po prostu. Dobrze. To chyba on. Nie. Nie? Ale jedyne co się sprawdza to, że ciężkie przedmioty zadać i to jest dobre połączenie. Ciekawe jak tutaj jest takim skurwolem. Uważaj. Kurde. O dobra, udało się. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nas najgorsza walka czeka. Ja. On pewnie będzie. O kurwa. Nie mam już od momentu pisania życia nic nie mam. Uważaj na ogień. No i trafiło go to naprawdę. Wiesz co, chodź trochę ten, żeby on nie wpadł w ten ogień. Ajajaj. No jebany. Jeszcze mnie wciągnął jak kombosa zrobiłem. Dobrze. Ale ma życia jebaniutki. Palę się! Tyle życia, a mam eliksir, dobra. Tu jest Kodama na prawo, wiesz? Tutaj. Ale jedną i tak ominęliśmy. Ja dwie ominąłem tak naprawdę. No właśnie, ja ci mówiłem, chodź tam wcześniej od razu, a coś tam się działo, nie? I no, ten. Walka była. Już później zapomnieliśmy, faktycznie. O, tu na górę można wejść, to ho. To ja z niochem jedynką zrobię tak po prostu, sobie tam daleko nie jestem, to po prostu zrobię jeszcze raz postać i obejrzę jakąś tam poradnik i tyle, że znaczy nie poradnik, tylko po prostu build typowo i sobie pod niego grał po prostu. Pewnie będzie jakoś ta Kodama padła, bo tu można przejść. Może być tutaj Kodama. Tu można kopnąć chyba. Nie, tutaj można się schodzi. To zejdźmy. Bo co, bo tam się nie da iść, nie? Gdzie my jesteśmy? Byliśmy tu? Byliśmy tu. A, dobra. To tutaj możesz mieć gdzieś Kodamę chyba, czy to jest to co ja myślę? To jest początek? Tak, to jest to, no. Gdzieś
Nie, tu przed chwilą byliśmy. To tutaj tam chyba. Dalej jeszcze, jeszcze bardziej trzeba było się cofnąć. Tutaj chyba, nie? Chodzić za tamtą bramą jeszcze. Ja jak zobaczę to miejsce, to będę wiedział. Cofnijmy się tam jeszcze bardziej. A to nie tutaj? To tutaj. Tutaj, tutaj. A co skrzynki w ogóle jeszcze nie otwarta jest? Tu jest Kodama. Tam to, to zaraz tam do ciebie dojdę. Ale z drugiej strony jakoś. Jakaś skrzyneczka tam była ze skarbami? Tak. To ja też idę. Kurwa, ona jest tutaj, patrz. Jak ja stoję, widzisz? Ona jest tutaj. Widzę, na dachu jest. Na dachu? Okej, okay. Tu musimy się wyrąbać na górę. Co, jakoś ten budynek dookoła. Nie ma tej skrzynki, nie widzę. Może ja podniosłem. Jest, dobra, znalazłem. Jak tam, rozkminiłeś coś, jak tu wleźć? Nie, wszędzie mam... Do środka po ogniu, stary. Do środka po ogniu. Założę się. Trzeba wbiec do środka. Tam byłem właśnie przed chwilą. Aha, dobra, nie trzeba po ogniu wbiegać. Naokoło się dało. To co, tu może być jeszcze ściana ukryta w środku? Nie. Tu jest jakaś skrzyneczka. Otwarta. No nie, środkiem nie wejdziesz. No to jakoś... Górą chyba. W takim razie. A ty wziąłeś tego Kodamę w ogóle? Nie. Tak. Nie, tego nie wziąłem z dachu. A ty wziąłeś? Nie, już go widzę nawet. No tak, tylko jak tu wejść? Jakoś tędy. Z tej strony, o. Tu jakoś? Nie. No to ja nie wiem. Naprawdę, nie widzę tu żadnego połączenia. A tutaj, ten z tej strony też jest zamknięty, bez sensu. Ty, a tutaj można pójść jeszcze, ho. Tu nie byliśmy. Po to dalsze przejście. Dobra, później się tam pozbiera się. Okej, przynajmniej mamy eliksirki. Ile mamy expa? 123 tysiące. Daj mi sekundę, ja zobaczę, czy mogę sobie level wbić, bo to już fajna ilość punktów jest. No ja potrzebuję 200 tysięcy, to pewnie też nie będziesz mógł. Czekaj, mam dużo tych. Tu mam 24, tu mam 7, no nie, nie będę mógł. Ale jakbym rozłożył przedmioty wszystkie. To bym dostał 131 tysięcy. Chyba tak zrobię. Dobra, ostatni punkt w magii i teraz serce, umiejętność muszę walić. Coś ciekawego się tu dzieje? Dobrze. A w niego strzelasz z odległości i wybucha. No, mogłeś to myśleć. Nobunaga sama. A grałeś kiedyś w Onimusze? Nie. To taka seria gier z PlayStation 2. O ninjach. Oho. Uuu! O ty! O, to właśnie, no! Zostać z tego bossa ostatniego. Yeah.
Ty, ale wiesz co, ten kij to jest tak idealnie, to jest skrzynia duża. Tak idealnie dla mnie broń, on mi się tak podoba. Zobaczysz, jakąś kosę masz, tej kosy w ogóle tak. No próbuję, ale coś mi nie idzie. O, dobra, mamy tą kodamę, daj się do kodamy. Coś mi nie idzie z tą kosą. Dobra. A jeszcze raz tam jak wejdziemy? Coś znajdziemy? Naokoło? Z tej strony? Patrz, to można zgasić. I w sumie tyle. Tam jest coś w tej chacie. Idziemy do chaty? No pewnie. Szkielety na pewno są łatwiejsze w jednym niż tutaj. Jakieś cholerne przeżywalne są te szkielety. Tutaj będzie niebieskie koło? A jak? Uważaj. Taniak strzela nas. Wyjechał. Zmieniam na łuk. Co on zrobił? Przejechał po mnie. Okej. Okay. Teraz. Uważaj. Jakoś tego uniknąłem, tego ognia. Po prostu schyliłem się po prostu jakoś. W ciebie leci. Dwa eliksiry. Dobra, mam 6 eliksirów jakby, co? Śmieciuszki. No jest. Tutaj. Tu o, gdzie ja jestem dokładnie na mapie mi się pokazuje tu. Czyli jest na górze. Na dachu jest. Tu jest przejście. Pewnie gdzieś tędy. O, tu jest skrócik. Nie no, musi być ta kodama tu. O, patrz gdzie jesteśmy. Tam. To w tej części jest to samo, co Folkiem mówił o jedynce, po prostu zrobić cały czas tych te duchy czerwone z tymi fioletowymi, już można mieć itemy już. A tutaj? Dobra, jest. Jest? Tak. Tam jakaś drabina w ogóle jeszcze jest. Idziemy na górę jeszcze? Chodź zobaczymy na górze co jest w tym budynku. Bo to było przejście do skrótu z tego co widzę. Tu jeszcze nie byliśmy, o nie? Z tej strony. No. No to dobrze, tu mamy skrót otwarty, także zajebiście. Możemy tego ducha spróbować jak chcesz. Którego tutaj o? No. No to dawaj. Tylko uważaj, bo to jest jeszcze z nim koleżka. Trzeba tej samej broni co ja. O ja pierdolę, ale tu jest rzeźnia. Dobra, on niech się pali. Dobra, lewy. Dobra, nie dobra, niestety tego. Osrałem się, bo ich tu było tak dużo. I się zamieniłem po prostu w tego. O, tam jest jakaś wielki ten, widzisz, jakaś mgła jest. Co to w ogóle jest? Co to jest? A, ty, ale w jedynce też był Nobunaga. Oda Nobunaga był w jedynce, przecież z tą swoją małżonką, która była jeszcze kurwa gorsza niż on do walki. Teraz tak kojarzę.
Nawet fioletowy i ten Hany. O, tego możemy nabić też. Co on ma za broń? Odachi. Też to miałem przez chwilę takie odachi. No i elo. Ja pierniczę, mam takiego pecha. Ciągle mi niebieskie wypadają. Tu coś jest, stary, na bank. Patrz, tutaj do środka można wskoczyć. Czeka, najpierw po dachu może najpierw przejdźmy, żeby zobaczyć. Oho. Uważaj na ogień. Wybuchnie chyba. Uważaj. Powinien wybuchnąć? Dobra. Co zaraz jakiś set zbieram, to będzie typka. Będzie pięknie. No tak, można przejść, patrz. Trzeba koniecznie nawet seta zmontować już powoli. Tu można zaskoczyć. Kosmic włosów ninja. No kurde, to jest, wiesz, punkt umiejętności, nie? A, to jest to miejsce. Warto było wpytę, bo wiesz co to są te kosmyki? Mhm, dałem dodatkowy punkt. Tak. Ja, zanim ja się o tym dowiedziałem, to przyszedłem pół jedynki, nie? Nie no, w sumie nie powinien się śmiać, ja dopiero teraz odkryłem, jak tą grę grać, dosłownie, więc no. Gdzie to idziemy? Tędy? Tu. I... Tutaj. Tu. Bo tu nic nie było. Do góry tylko się szło. Tutaj, ten duch, tak? Ale ten duch słaby jakiś żółty ma. Ty, ale to jest ślepa uliczka, tu nic nie ma. Nie, musimy wejść po drabinie na górę. O, tutaj. A, i tam zeskoczyć z drugiej strony. A, bo tam jest krajna joka i dlatego taka mgła. Ale zajebiście, pierniczę. O, jemu trzeba dać coś, nie wiem. Co mu tym razem damy? Dajesz im zawsze przedmioty, czy raczej nie? Chyba teraz zacznę, bo wtedy zacznę, może dam mu jakiś fioletowy z item, to może dam mi pod mój set może. Zabrałem mu sprzed nosa. Ten mu wyrzucę. Jeszcze chcę? Dobra, musimy tu zejść. O kurwa. Obsydianowy samuraj. Mamy pomocnika. Tylko co? Tu najpierw. Tak, dokładnie. Tu jest Kodama. Ciekawe, jaki jest lore za tymi głowami. No to się wydają być zwykli ludzie. I im te głowy wyrastają jak Las Plagas w Rezydencie. Czwórce. Jest Kodamka. Nie bój się. A ty masz dwa psy? O nie! Chyba mam trzy aż. Wow. Bo ja niedawno wykastrowałem Kenza, wiesz? Znaczy niedawno, no już minęło miesiąc ponad. I na początku taki wydawał się dziwny, ale teraz się zrobił taki zajebisty od jakiegoś tygodnia. Nie wiem, czy ty masz... Mogę się z tym, że stracił pałkę. Może. I powiesz, przez miesiąc był załamany, że nie zarucha. Ale on nawet nie wie, co to znaczy, więc wiesz.
No weźmy, chcieliśmy dopuścić je taką Shih Tzu, to taki gamoń dużą w głowę ją. Skrót jest. Tam była Kodama. Tam jest Kodama jeszcze, ho. Tak? No, tutaj. Ale co, z drugiej strony? Tak. No widzę nawet ją. A. Ty, tu ściana jest. Do tej Kodamy pewnie. No. Spróbuję, poczekaj, może mi się znowu uda. Dobra, dawaj. Dobra, czyli żółty będzie. Ja, niestety nie. Zdenerwowałem ścianę. Dawaj rzeczy. Oj, Kodama. Osełka, maska pęgu. Tak, patrz, jak mogliśmy jej nie zauważyć? Bo to jest ta kobita tutaj, patrz, co z nią walczyliśmy już. No. O nie. To jest tak, że się ślepi. Dobra, pali się. Tylko, że oni mają, mnie to trochę martwi, że oni mają taką odporność na ten ogień. Z tego zagrać nie korzysta. Piekielne pomioty. Tamten się, kurwa, pali, widzisz to? Siedzi w ogniu i kurde, jaki on jest dopiero odporny. Tak. Tak jak widać. Ten padzida. Żyje, on ciągle idzie, pa. Jest tym. Tu jest kotek. A ty na przykład jak kotka bierze, jak ja biorę kotka, to ty go widzisz? Albo też ten? Tak. Okej. Okay. Kotki są spoko, bo zwiększają regenerację ki. Tu jest jeszcze na górę wejście. Jak coś. I chyba Kodamę widzę nawet. A może nie? Idę ci pomóc. Jak mnie sięgnął tą głową. Dobra, nic się nie dzieje. A to kto? Ja to wiedział. Już nie. Już go nie ma. A tu byliśmy? Nie byliśmy tu. Nie. Tam w ogóle na górę się dało wejść jeszcze. O ty... Dobrze. Musimy się wrócić, bo tu niedaleko już jest nasz cel. No, także tutaj w ogóle cała góra jest do zwiedzenia i jeszcze tam chyba Kodamę widziałem. Tylko musiałem się tam do ciebie cofnąć. Tu jest źródło w ogóle. Jedynce jest osiągnięcie za odwiedzenie wszystkich źródeł. O, to na pewno muszę zrobić. Chyba tak puściłem, nawet nie wiem, czy tam dobrze się ten dzieje. Dobrze się dzieje wszystko. Co tam pitolisz? Ciekawe, co tam się rozbiorę, przed nim też powiem, że wiesz, że tu jestem. Ciekawe, jak te rdzenie duszy działają, że można jakieś... Też pamiętam, tak jak z przedmiotami, że po prostu wybierasz sobie rdzenie, możesz go ulepszać. Właśnie nie da się podnosić poziomu, bo ja próbowałem, ale jak nasycasz, to się zwiększają cechy. No to właśnie chodzi. Tylko, że... Poziom ci się nie podnosi, więc de facto no bez sensu trochę. Chyba, że tam się da coś później zdobyć, że się będzie podnosił, to wtedy da. To może jakiś Kodama może być. Ty jesteś na górze już? Tak. Po dachach chodzę. Mhm. Jeszcze jakaś Kodama może będzie. Ja gdzieś tam widziałem coś, już do ciebie idę. Tu mogę zejść. Kosmyk włosów maga o mnie, o idealnie. Uuu, super. Dojdziesz tamtędy, to tu taka drabina jest, tu skrzynki prowadzi, więcej rzeczy tu widzę nie ma. Więcej grzechów nie pamiętam.
No to ja widzę, że ta gra mi się jeszcze bardziej spodoba, tylko no ja niestety gram w Diablo, no i Diablo mnie jeszcze. Ty, a tu byliśmy? Niedługo sezon wychodzi, tu w Diablo 3 jest teraz sezon, niedługo sezon Diablo 2 wychodzi. Z tą grę bym myślał sobie, że... Kurde, spadłem. O, Kodamka. Ale ta fioletowa. Nie wiem, no rzuć coś statusiowi ładnego. Dawaj. Rzuć mu coś to. Taszki taktyki. A tutaj? Nie, tu byliśmy. O, są wrogowie w ogóle. I to niby jacy. Nie ma to jak yokai z człowiekiem się siedzą w jednym roomie, co nie? A nas atakują. Wow, ale miałem farta. Krytko, fajnie, bo w dniu jeden to co? Co to było? Robić. Poczekaj, nie atakuj go. Spróbuj znaleźć jego gest. Ukłon, szybko dawaj ukłon. O, widzisz? Mhm. A jest to. A skóry wysokiej jakości. No, że w niach jeden jest za to osiągnięcie, tak? Dobrze pamiętam, no to w niach jeden jest osiągnięcie. Może. Czekaj. Teraz ci powiem, czy dostałem? Nie, nie dostałem nic. A pierwszy raz to zrobiłem. Też pierwszy raz zrobiłem i też nie dostałem, więc. Uwaga na ognie. No dobra. A jak się palisz, to trzeba się turlać. To wiem, już sam odkręcz od razu w pierwszej misji. Dobra, widzisz go tu? Ja odrobinkę za... Dobrze. Ciekawe, jaki boss nas uraczy w tym razem. Tu chyba drzwi się da otworzyć. O, Kodamę widzę, wiesz? Ale to jest jakieś przejście dalej. To nie idźmy na razie. Idę ci już tam pomóc. Kurwa, otworzyłem drzwi i nam odszedł. Chuj mu w dupę. Tak było. Wow. Chyba pierwszy raz jego rdzeń mi wypadł. To nie on. Tu jeszcze jest coś, wiesz? Jakieś przejście. No ale to musi być tutaj gdzieś. O, tu chram w ogóle jest. No. Ciekawe, że to Kodama jest, o której mówiłeś. No. Tam o, ale to jest tam, gdzie przejście dalej. Chodź jeszcze tutaj. Bo tu jest takie przejście po schodach. I wydaje mi się, że tam będzie ten nasz... O, nie jednak. No tutaj nie byliśmy też. To nie jakieś dwufazowe, że trzeba gdzieś przejść teraz. No tu byliśmy. Aha, byliśmy tu.
Tak. Tu jest jakieś kółko. No. O, tutaj. No. O Jezus. Demonicy. Ja już w ogóle nie mam przedmiotów. Muszę iść do jakiegoś chramu nowego. Tam w tej strefie ciemności był chram. Jak ci się korzysta z tego ducha fioletowego? Bo ja cały czas z tych uników korzystam. O nie. Nie, no, mi się niewygodnie, bo po prostu on się nie rusza, po prostu robi w miejscu. Po prostu no. Najłatwiej mi się po prostu wykonać te kontry nim. Jasne. Dobrze. Kontry to jak w Elden Ringu, okej, ja byłem w Dark Soulsach. Ty, ten Elden Ring, ja już zapomniałem o nim całkiem, już kurwa powiem ci, mógłbym grać od nowa. A pewnie bym sobie przypomniał. Nie, ja się oszczędzam na dodatek. Ja po też, prostu. Jak też możemy sobie przejść podstawkę razem przed dodatkiem. Ale ja mam na Xboxie grę. A, no to chuj. No, tak. No to co, chodźmy tutaj, no bo to musi on być gdzieś tutaj. No tutaj wszędzie byliśmy. Oho, mamy swojego. Tak? Masz? Przeciwnika, no. Gdzie ty jesteś? Jak tam wyszedłeś? Jak tam wszedłeś? Tu. Jak tam wszedłeś? Tu. O, coś ty żeś tu pozawołał. Stychaj! Ale sprytnie ukryte. O kurwa. Dobra, szkieleta już nie ma. Moim zdaniem to ta kontra mi tam weszła, ale... Jak mi wydupił. I Pondatara. Wiesz co to pewnie będzie? To będzie miało wpływ na bossa ten finalnego. Te takie mgiełki z tych motyli. Zwane te nadzieje. Założę się, że to tak będzie. Bo po co tak by było? Przecież jak nawalczyłeś z glutem... Zostałeś trochę skrywane nadzieje teraz? No. Też dostałeś? No, co to jest? Kurwa, muszę sobie włączyć te... Szony, klince, usu... No to właśnie, to były te ptaszki. Czy co to tam? Muszę sobie włączyć z powrotem, bo mam wyłączony. 295 tysięcy teraz uzbieram. A, dobrze. Tutaj mamy chramik. Ja też w sumie. Ile tam trzeba na level? 225? Mhm. Oj, chyba trochę za dużo wziąłem. Za mało. Dobra. Jeszcze tylko muszę sobie przypomnieć, co trzeba do ducha opiekuńczego. Trzeba mieć...
siła serce, zręczność, umiejętność. O matko, zanim ja to nabiję. Dobra, słuchaj, ja mogę grać już. Nie słyszę cię w ogóle. Jesteś? Tak, jestem. Spoko, myślałem, że coś się zerwało. O, kodamka tu jest. Tu. To co? Wchodzimy? To chyba będzie już koniec, nie? Mhm, boss. Tak jak wczoraj, 2,5 godziny. Ale zleciało. A, to jest ten. Furas, furas, furas. Kasza. O, fajno. Nie widziałem. Ona jest trudna. Tak? Ona jest podobno takim wyzwaniem jest. Albo myli mi się po z jedynki po prostu. Bo też taka w jedynce taka była, taka niulia, co nie? Taka ognista. Na bank. No nie wiem w sumie. Aj, zmarnowałem. A no, tam w stanie życia byłby ten. Ja nie wiem co się stało. Ale dobra. W stanie życia ma. Jeszcze przywołuje Gakich. Dobra, już go nie ma. Ale się nie mogę. Trzeba byłoby odporność na ogień sobie wziąć. Talizman odporności na ogień. Życia, więc musisz po prostu atakować. Nie! Mogę zginąć. Coś to bądź tam gotów mnie wskrzesić. Ale mało jej życia zabraliśmy. Przypadkiem nie leczy się. Właśnie nie wiem. Też nie jestem pewny. Teraz kurwa, ma spowolnienie na zakładane. Mówi, ona może być przejmowana, teraz on mówi. No i się, skąd się kojarzy. Ale już prawie życia nie ma. Znaczy, kij już nie ma. Okej. Okay. Lecimy. O kurwa. Ona się zachowała jak psychiczna. Ja
Może jest. Dobra. To było we mnie wymierzone, okej. To twój wir? A. Kurwa, ja się boję do niej podejść w ogóle. Będzie się tam dzwony wody na nie. Woda będzie dobra. Aban takie. Gaki. Nie można pozwolić, żeby one się powiększyły. Idę już. No dobra, pół życia już straciła. Portuje się do mnie. Ja już nie mam w ogóle eliksir. No ja też słabo już. Wyjechał z krajna jąkę. Nie pomaga. Nie mam jak się wyleczyć. Ło. A masz jeszcze formę? Nie, nie. Spróbuj te gaki rozwalić, ja tutaj się nią trochę spróbuję też zająć. Nie żyję. Szybko skrzeźmie. Dobra, przynajmniej jest pół życia. Ale było fajnie. No. O co kurwa chodzi z tymi kółeczkami? Ja pierdolę, no. Nie mogę w ogóle jej obrażeń zadać. Jesteś tu? Jestem. Kurde, nie zauważyłem, że byłem podpalony. Aaaa! Ja tam mam takie coś jak lekarstwo. Jeszcze joka jest. Aj, troszeczkę zabrakło. Nie żyję, skrzeźmy szybko. Tu gdzie ty jesteś? Dobra, widzę. Ty wskrzeszanie, ja się leczę, więc. No. To jest wariatka. Ale niedużo jej zostało. Dużo talizmanów wody i odporności na ogień. Trochę jej tam zadałem, ale... Widziałem. Kurwa. O nie. Dasz ale mnie przeskrzesić? Nie wiem. Dobra. Widzę, że tobie też tam z życiem nie za łatwo. Tak. Dobra.
to zaryzykuję. Dobrze. Ale dobrze nam poszło z tym. Naprawdę myślisz, że dasz radę mnie kontrolować? Ale był boss był szalony, sam powiedz. Nie no, boss był szalony. No myślę, że jakbyśmy grali solo, to najcięższy dotychczas. Mhm. Dobra, ja i tak będę zaraz skończył, leciał. Ja też idę jeść coś. No, opowiem ci, że ten boss to mnie wykończył. Ciekawe, co się teraz otworzy nam. Ale boss naprawdę dobry. Ale fajnie, okami. Złociutki. To pewnie kamień Amrity pewnie jest. No. 50 tysięcy Amrity. Proszę, podaruję ci 50 tysięcy Amrity. To jest mały kamień Amrity, że to 100 daje. Oczywiście, a może masz HDR włączony? Mam HDR włączony. A, dlatego. Ja wyłączam, bo... bo w OBS-ie się kolory rozjeżdżają. Trzeba robić tone mapping, a to nie działa tak jak powinno i wygląda chujowo. Ale wtedy gra lepiej wygląda. No, to fakt. Ale to i tak na monitorze HDR to jest słaby. To HDR prawdziwy to takie telewizory 4K ze średniej półki mają dopiero jakiś fajny. Ja mam na monitorze to nawet... Jak włączałem na próbę, to jakoś zachwycony nie byłem, ale widać różnicę. Jak ja włączyłem to HDR, to miałem, to na pewno jest HDR, ci powiem. Ale to masz na telewizorze czy na monitorze? Na telewizorze, no. To u mnie to jest ten standard HD400 chyba w ogóle, to jest ten najniższy standard, nie wiem czy tam, albo ten drugi najniższy. No bo monitor to nie jest, wiesz, to nie jest taki... Musiałby być naprawdę drogi monitor, żeby to tak obsługiwało, to jak się powinno to odbywać. A i tak muszę stworzyć drugą postać w tej grze, bo i tak muszę sobie całą fabułę przypomnieć. 9 ogonów, Nine Tails. Co to takiego? To u nas tak pada? Pada? A, u nas też pada. Dobra. Ja będę kończył już, tak od razu. Ja też. Pierwszy teraz. Spoko. To trzymaj się. Dzięki za dzisiaj. Elo. No, na razie. No dobra. 83 tysiące mam. Dostałem duży kamień, ale... No nie przekłada się to na nic. Ninjutsu. To jest całkiem fajne w sumie. Idźmy w zaparte. A tutaj co?
Fajny, fajny, fajny. Dobra, weźmy to. Już będę miał z bani to zrobione do końca. To chyba byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tam też na razie nie ma się czym podniecać. 87 level, no to już... już coś jest. To i tak byłoby ciężkie, ale fajne. Dużo do ki daje. No ja mam żółty 7-9, a ja mam 6-9. Osiemdziesiąty trzeci level. Nie za wiele tu zrobimy. Wszystko w sumie można rozebrać u kowala. I jeszcze zobaczyć, czy da się te buty wytworzyć. To będziemy mieli przynajmniej set cały. A, tą broń. Dopasowanie. Tą broń trzeba jednak ulepszyć będzie, bo moja broń jednak jest na niższym poziomie o wiele. Więc tak o, weźmy to. Podejrzewam, że zabulę kupę siana. Chociaż nie, 200 tysięcy. O, mogę rdzeń duszy użyć. 8-5? To mam 8-7. Za 200 tysięcy, tak? No to będzie dobre, bo już na samym początku będzie więcej obrażeń zadawać niż na maksa ulepszona obecnie. Dobra. I resztę zostawiamy, nic więcej. A resztę będziemy chcieli rozebrać. Dobra. Zobaczmy, czy może uda się zrobić buty. Nie. Kurczę. Podejrzewam, że tutaj przy obrażonej skóry to schemat jest potrzebny. Nie wiem, co robię, ale robię.
No niektóre już fajnie wyglądają. O, mierzyciel zła. A, to widziałem. Hu, hu, hu. No wygląda fajnie. No dobra, myślę, że to było na tyle. Będę kończył. Dzięki za dzisiaj i elo.